Jest największy w Polsce i prawdopodobnie jeden z największych w Europie. Metro Rower sprawił, że na ulicach 8 miast pojawiło się właśnie 1860 rowerów i 276 stacji do ich wypożyczania. Docelowo rowerów ma być 7 tysięcy w 31 gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Oby było tylko po czym jeździć, choć i tu idzie ku dobremu, bo właśnie ruszyła budowa pierwszej welostrady. Ale o tym już Łukasz Kądziołka. Metro rowery na ulicach widać już od kilku dni, ale system ruszył wczoraj i wygląda na to, że od razu został dobrze przyjęty. Kiedy został system uruchomiony, 2800 wypożyczeń, to już pokazuje zainteresowanie tym rowerem. Pogoda zachęca, dlatego niektórzy byli się przejechać już w niedzielę, a dzisiaj ponownie wyruszyli w drogę. Pół godzinki jak na pierwszy raz, jak dla osoby, która nie ma rowera, ja myślę, że bardzo dobrze. Że może tak codziennie tak jeździć i pomyśleć sobie na przyszłość, czy opłaca sobie kupować rower, czy może lepiej jeździć takimi. Na razie rowery można wypożyczać w Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Zabrzu, Tychach, Chorzowie, Czeladzi i Siemianowicach Śląskich. To jednak będzie się zmieniało w kolejnych miesiącach. Przyspieszymy wdrożenie pełnego systemu o 12 miesięcy. O 12 miesięcy szybciej system będzie ruszał. Podpisaliśmy w piątek z panem przewodniczącym aneks, na mocy którego już 1 sierpnia 7 tysięcy rowerów we wszystkich 31 gminach będzie funkcjonowało. System jest bardziej elastyczny, bo już nie trzeba przypinać roweru, ale za pozostawienie go poza stacją trzeba dopłacić 10 zł. Samo wypożyczenie, jeśli już mamy założone i doładowane konto, jest bardzo szybkie. Zwrot również przebiega sprawnie, wystarczy zaciągnąć blokadę tylnego koła. Dodatkowo do korzystania z nowego systemu ma zachęcać możliwość przesiadki dla pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ osoby z biletami średnio i długookresowymi mają dodatkowo 60 minut na metro rowerze za darmo. Ważne, żeby było po czym jeździć, a jak mówią rowerzyści, z tym bywa różnie. Jednym z największych problemów jest brak ciągłości infrastruktury. No urywa się nagle w polu. No, po prostu człowiek jedzie, staje i się zastanawia, co ma teraz zrobić. Wziąć rower na plecy, iść piechotą, czy gdzieś przepychać się na drugą stronę ulicy, żeby jechać zgodnie z zasadami ruchu drogowego. No taki jest troszeczkę chaos w tej chwili. Chaosu ma być coraz mniej, a coraz więcej porządnych dróg rowerowych za sprawą welostrad. Właśnie rozpoczęła się realizacja pierwszej metropolitalnej autostrady dla rowerzystów. Połączy katowicki Giszowiec z Brynowem. Trasa o długości 4,4 km, szerokości 4 metrów ma umożliwiać właśnie to szybsze i bardziej komfortowe poruszanie się rowerzystów. To będzie wyższy standard niż w przypadku zwykłych dróg. Zarówno w Katowicach, jak i Czeladzi, która jest jeszcze na wczesnym etapie realizacji welostrady, wykorzystane zostaną miejsca, gdzie kiedyś przebiegały tory dawnej kolei piaskowej. Miejmy nadzieję, że w tym roku udałoby się jeszcze ogłosić przetarg na budowę tego naszego czeladzkiego odcinka welostrady, który połączy nas z jednej strony z Sosnowcem, z drugiej strony z Będzinem. To nie wszystkie plany metropolii, która zamierza welostradami połączyć więcej gmin. W trakcie realizacji jest kilka projektów, m.in. welostrada Tychy-Katowice. Mowa tutaj o odcinku, który będzie przebiegał od ulicy Katowickiej w Tychach, to jest dzielnica Czułów, na północ do Katowic przez Murcki, Giszowiec. Oczywiście to też jest rozdzielone na dwa miasta. Odcinek Tyski będzie troszkę wcześniej, odcinek Katowicki będzie troszkę później. Jej budowa jest przewidziana na przyszły rok. Łącznie metropolia chce wybudować 8 welostrad o długości 120 km. Na razie to jednak odległe plany, bo rowerzyści w tym roku przejadą na pewno tędy po 4-kilometrowej autostradzie rowerowej w Katowicach.